Publicystyka w Radiu Opole. Poniedziałkowe popołudnie z Radiem Opole. Daniel Klimczak, witam i zapraszam na dogrywkę po wczorajszej niedzielnej loży radiowej. Sporo emocji wywołała dyskusja na temat budżetu państwa na 2024 rok. Ja przypomnę tylko, że do kasy państwa ma wpłynąć w tym roku 682 miliardy złotych. Wydamy prawie 866,5. Wydawać by się mogło, że jest to budżet, który w jakimś stopniu powinien łączyć dwa przeciwstawne bloki polityczne. Bo z jednej strony zakłada on realizację zapewnień złożonych jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego, a z drugiej dokłada wydatki na te kwestie, które zapowiadała koalicja 15 października. Natomiast no, jak Państwo doskonale wiedzą, tam gdzie mówimy o dwóch stronach, tam pewnie trzy albo i więcej opinii. I właśnie na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi w studiu. A są nimi Tomasz Kostuś, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień Witam dobry. Serdecznie, dzień dobry Państwu. A także Wojciech Komarzyński, Radny Miejski Brzegu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No to może zacznijmy od strony opozycyjnej. Tym razem pan Wojciech Komarzyński. Co się wam nie podoba w tym budżecie? Szanowni państwo, tak jak podkreśliłem podczas loży, w której debatowaliśmy na temat między innymi budżetu, no jedyne osiągnięcia tego budżetu to zobowiązania, które zostały już wprowadzone do projektu przecież budżetu państwa przygotowanego przez poprzedni rząd, te sukcesy prawa i sprawiedliwości, na które Pieniędzy, Jak pamiętamy, zarządów poprzednich Platformy Obywatelskiej nie było. 800 plus, no tutaj, dziejowy program, który podwyższył standard życia Polaków. 13, 14 emerytury, które w przypadku tych najuboższych emerytów. Przywracają im godność, bo to była idea rządu zjednoczonej prawicy. No, cieszę się, że jeszcze, Szanowni Państwo, nie doszło do redukcji tych, czy w ogóle eliminacji tych programów. No i rzeczywiście to jedyne, czym może się obecny rząd pochwalić, ale jednocześnie brak realizacji obietnic, które były składane przez obecną opcję rządzącą. Tutaj przede wszystkim ta kwota wolna od podatków, która, którą tak mocno Oszukiwano, trzeba to wyraźnie powiedzieć Polaków, że zostanie zwiększona. Przy czym to właśnie rząd zjednoczonej prawicy dziesięciokrotnie zwiększył kwotę wolną od podatku, zwolnienia podatkowe przy podwojeniu, czy nawet znacznie więcej, kwoty całego budżetu, więc, więc tutaj naprawdę pieniądze się znalazły na praktycznie wszystko. Nie chcę być złym prorokiem, ale myślę, że kolejne lata, tak jak to wspomniałem podczas loży, udowodnią, że ten Rząd biedy, jaki pamiętamy, Donalda Tuska z poprzednich lat, niestety wróci. Ja tego nie życzę Polakom, nie życzę tego Polsce. ale I pan poseł Tomasz Kostuś Niestety do tego będzie to zmierzało. Musi się tutaj na pewno odnieść do tych słów. Będzie to rząd biedy. Dlaczego i czy okłamaliście Polaków w tej kampanii wyborczej? Po kolei, od ogółu do szczegółu. Po pierwsze, tylko w dwóch przypadkach prezydent może rozwiązać Sejm, może rozpisać przedterminowe wybory. To jest niepowołanie rządu i nieuchwalenie budżetu. Dlatego budżet jest tak ważny. Jest to jedna z najważniejszych ustaw, za które odpowiada parlament, bo to jest plan finansowy państwa, bez którego rządzić się nie da. Ten budżet, budżet na 2024 rok, jest budżetem dla ludzi. Jest potwierdzeniem skuteczności i wiarygodności rządu pana Donalda Tuska i koalicji 15 października. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie, czy prawie wszystkie postulaty, o których mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej, są w ten budżet wpisane. A więc nie tylko 13, 14, 800, a przypominam, że PIS zarzucał, że my tego nie będziemy realizować, są wpisane w budżecie na 2024 rok. Ale również zobowiązania wyborcze, o których pan premier Donald Tusk, o których przedstawiciele, liderzy, lewicy trzeciej drogi w czasie kampanii wyborczej mówili. No tak, ale pan a Wojciech, więc, ale proszę dać mi dokończyć, panie redaktorze. Ja mówię o tym, o czym pan Wojciech nie mówił. A więc mówię o o zobowiązaniach, tak, które są w ten budżet wpisane. A więc 20% podwyżka dla całej sfery budżetowej, no może nie całej, za wyjątkiem ERKI, a więc za wyjątkiem rządu i parlamentu. To jest ważna uwaga. 30% podwyżka dla. Nauczycieli, w tym 33% dla młodych nauczycieli. Następnie babciowe, bardzo ważny element, o którym w czasie kampanii mówiliśmy, będzie od tego roku finansowany. Wreszcie in vitro na to czekają setki tysiące rodzin w Polsce. No i wreszcie ponad 3 miliardy złotych dla samorządów, by im zadośćuczynić te straty z ostatnich lat, te wszystkie zmiany w ordynacji podatkowej, bardzo niedobre, bardzo niekorzystne, jakie w ostatnich latach Pis wdrożył, Pis wprowadził. A więc raz jeszcze powtórzę, to świadczy o wiarygodności i skuteczności. Oczywiście, no dobrze, jeszcze panie proces, pośle, ale ob... jeszcze proces, i to jest ważna uwaga. Przyjęcia budżetu się nie zakończył. Mówimy o pierwszym etapie, tak? A więc, a więc przyjęcie budżetu na poziomie Sejmu. Dzisiaj nad tym budżetem pracuje Senat. No i dopiero wtedy, jak się to zakończy na poziomie parlamentu, będzie ten budżet podpisywał prezydent. Powiedział no, nadzieję... pan panie pośle o waszych sukcesach, ale teraz może o porażkach. No bo jednak nie da się ukryć, że ta kwota wolna od podatku, o której się tyle mówiło w czasie kampanii wyborczej, no trochę rozbudziła nasze apetyty. No i pytanie, co teraz? Kiedy się jej doczekamy? Tej panie redaktorze, w jednym roku budżetowym zrobić się nie da i o tym pan redaktor i o tym pan radny doskonale. Wie, mówimy o pierwszym roku. Przypominam, że ten budżet yy, yy, był przygotowywany przez rząd prawa i sprawiedliwości, przez premiera Morawieckiego. Myśmy jedynie go uzupełnili o te elementy wyborcze, o których koalicja 15 października w czasie wyborów mówiła. Natomiast pełny, autorski budżet. Koalicji 15 października rządu Donalda Tuska będzie dopiero w przyszłym roku. Panie dyrektorze, warto o tym pamiętać. Dajcie nam czas. Dajcie nam trochę spokoju, Panie w przyszłym roku będzie lepiej, no tak możemy Panie wnioskować. Czy Pani Pana pośle, to przekonuje? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że te waloryzacje dla sfery budżetowej były również zapisane w projekcie budżetu Pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pan mówi o tym, że nie będzie podwyżek dla sfery rządowej, ale za to, Szanowni Państwo, nie wiem, czy wiecie, że już mamy najliczniejszy chyba rząd w historii tych wiceministrów, cały czas przybywa, więc to jest rozpasanie no, to się administracji. Możemy Cytować, panie Wojciechu, bo za waszych czasów, jak ktoś kiedyś policzył 136 ministrów, wiceministrów w teraz, teraz licznik proszę. się zatrzymał, jeżeli dobrze pamiętam, na 102 osobach, chyba, że coś proszę, się i każde Każdego dnia to są nowe nominacje, więc nie ma żadnego odchudzania administracji, wręcz, wręcz odwrotnie. Szanowni Państwo, rząd Donalda Tuska to jest jedyny rząd chyba, który już dobijał do krytycznej kwoty 60% zadłużenia budżetu państwa. Wówczas zabrano Polakom pieniądze z i dzisiaj jeszcze być może tych finansów y, przez miesiąc czasu nie udało się zepsuć y, Donaldowi Tuskowi, ale jestem przekonany, że te wygłodniałe przez lata y, mafie vat one teraz odżyją i wkrótce okaże się, że y, to, o czym było tak y, tutaj mówione wprost, pieniędzy nie ma i nie będzie, to będzie hasło y, myślę przyszłego czy, czy najdalej kolejnego y, roku, bo to jest domena rządu Platformy Obywatelskiej. Nieudolne prowadzenie finansów publicznych. Y, przypomnę, że właśnie rząd Prawa i Sprawiedli Sprawiedliwości podwoił, czy, czy nawet potroił budżet państwa na przestrzeni dwóch kadencji. Natomiast to, co nie było możliwe do zrealizowania za rządów Donalda Tuska, dzisiaj jest tak naprawdę powodem do, do dumy i, i tylko tym mogą się pochwalić. Brak realizacji swoich obietnic, to jest też domena tego, tego rządu i myślę, że Polacy bardzo szybko to dostrzegą i będzie to jakby no rozliczone w przy kolejnych wyborach. Z ofe pieniędzy nie zabierzecie, bo już tam za bardzo nie ma z czego brać, ale panie, pośle zapytam odnosząc się do słów pana radnego, czy będziecie chcieli karmić mafie vat watowskie. Nie, no to bzdura, to jest taki objaw takiej histerii pana tak... radnego i tego nie jak proszę. bardzo boi się konsekwencji natury politycznej i prawnej. Nie mówię bynajmniej o panu radnym, tylko ja o jego kolegach, śpiewam. o funkcjonariuszach prawa i sprawiedliwości, którzy za ten stan polskiej demokracji, polskiej praworządności, a w szczególności za te złodziejstwa, za te dyletanctwo, za tą niegospodarność, będą rozliczeni, tak? To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, proszę pamiętać, że w normalnych warunkach rząd ma kilka miesięcy na przygotowanie budżetu, tak? Gdzie określa się sperę wpływów, wydatków, deficytu, gdzie prowadzi się różnego rodzaju rozmowy, negocjacje, mediacje, gdzie ten budżet po prostu się przygotowuje. Natomiast rząd Donalda Tuska miał raptem kilka tygodni, tak? ponieważ Morawiecki do ostatniej chwili zwlekał z przekazaniem i władzy, a w szczególności budżetu. Poza tym proszę pamiętać, że przez 8 lat tak, zadłużenie państwa polskiego wzrosło prawie dwukrotnie, że 30% budżetu jest wyprowadzone poza ten budżet, a więc parlament stracił nad nim kontrolę. Proszę pamiętać, że przez 8 lat myśmy wykazali najniższy poziom inwestycji. To wszystko zasługa PiSu, to wszystko zasługa takich dyletantów jak Morawiecki, Szydło czy wreszcie szerzej PiSu. A więc te warunki są bardzo trudne, należy docenić to, ile wysiłku kosztowało wpisanie tych obietnic wyborczych teraz do budżetu i konsekwentna ich realizacja. A te wszystkie elementy, które pan wypomina, tak, które nie są zapisane, zapewniam redaktor, pana redaktora, zapewniam państwa, będą realizowane. To jest zobowiązanie wyborcze koalicji 15 października. Wojciech Komarzyński, proszę bardzo. Zarzucił pan poseł, że dług na przestrzeni ostatnich lat wzrósł. Szanowny panie, budżet się potroił. No z 200 miliardów mamy teraz, czy, czy nawet jeszcze więcej, no bo 680 miliardów, tak. No to jest naprawdę coś, co, co, co można tutaj uczciwie przyznać, że, że Prawu i Sprawiedliwości się udało. Na że... Jeszcze raz? Na kredyt. Nie, panie ja też pośle. mogę iść do banku, wziąć deficyt, kredyt. Deficyt został zwiększony przez obecny rząd i jeszcze raz przypomnę, domeną prawa i sprawiedliwości, bo nawet y, ludzie, którzy krytycznie odnosili się do naszych rządów, mówili jedno. Ten rząd realizuje obietnice, y, dotrzymuje słowa i dlatego spośród wszystkich partii politycznych uzyskaliśmy największy wynik wyborczy, 7 milionów 600 tysięcy obywateli i y, nie wymarzecie tych obywateli. Ci obywatele, którzy przyjechali do Warszawy sprzeciwiając się Waszym rządom już po miesiącu, bo naprawdę. Przekroczyliście wszelkie możliwe granice. My będziemy dopominać się zarówno o sprawiedliwe traktowanie obywateli, uczciwe prowadzenie państwa, jak i zaprotestujemy jeszcze niejednokrotnie przeciwko tej demolce prawnej i demolce konstytucyjnej, jaką prowadzimy. Proszę bardzo, panie pośle. Jedna ważna uwaga, bo ja mówiłem, kto jest beneficjentem tych zmian w budżecie państwa, tych dodatkowych środków, tak? a więc nauczyciele, budżetówka, a więc emeryci, a więc służby mundurowe, a więc rodziny, które czekają na dziecko w ramach tutaj tego zabiegu, tej metody in vitro. O tym wszystkim mówiłem. Ale nie mówiłem komu zabierzemy, tak? Czy komu zabraliśmy. Zabraliśmy IPN-owi, zabraliśmy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, zabraliśmy Panie Redaktorze Kancelarii Prezydenta i zabraliśmy... Tym, którzy do tej pory prowadzili taki bizantyjski tryb wydawania pieniędzy publicznych, z zaznaczeniem, że wszyscy ci, którzy kradli, że wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za niegospodarność, za wyprowadzanie środków, będą te środki zwracali i będą karnie z tego rozliczeni. No to, to ja jest się domyślam, uwaga. co na te uwagi odpowie Wojciech Komarzyński. No jeśli chodzi o Bizancjum, tutaj pan, pan poseł użył takiego słowa, no to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, tam dość istotnie zwiększyliście zdaje się nakłady, no tych ministrów, tak jak wspomniałem, będzie jeszcze więcej, bo, bo tutaj nie. apetyty są są, są, są są nieograniczone. Hmm. Więc, szanowni państwo, nie łudźmy się, że, że będzie tu jakakolwiek naprawa, choć ja tutaj nie widzę przestrzeni do, do naprawy finansów publicznych, bo one są w bardzo dobrej kondycji. My A te odnośnie IPN-u pana przekonują? IPN, szanowni państwo, polityka historyczna to jest polityka godności każdego państwa i tak naprawdę, choćby nawet u nas w Grodkowie, proszę z. Zobaczyć przywracanie pamięci tym, którzy zostali bezimiennie pomordowani, odnajdywanie ich właśnie bez, bez grobów, ludzie, którzy w stanie komunizmu, byłego systemu byli, byli mordowani, to jest godność każdego państwa. Ograniczanie środków i tak niewielkich na tego typu wydatki, przedsięwzięcia, jest po prostu nikrzymnością. nikrzymnością. I proszę bardzo, pan poseł. Na Instytut Pamięci Narodowej chcieliście wydać gigantyczne pieniądze, gigantyczne, takich pieniędzy żadna instytucja w państwie polskim nigdy nie miała i na to przyzwolenia nie było i nie będzie. Koniec, kropka. Jeżeli chodzi o projekcję tego, co będzie, ja zapewniam pana radnego, zapewniam państwa, że wszystkie zobowiązania wyborcze będą zrealizowane. Cytując klasyka, cytując panią, byłą panią premier Beatę Szydło, wystarczająco czy nie kraść pieniądze, same się znajdą, panie radny i proszę tutaj nie straszyć Polaków, proszę tutaj nie straszyć słuchaczy Radia Opole, że oto za chwilę ten budżet się zawali. Faktem jest, że budżet jest trudny, ponieważ zadłużyliście państwo polskie w Korei, w Chinach, w różnych jakichś innych miejscach, a jest taka zasada, panie radny, panie redaktorze, warto o tym wiedzieć, że kto więcej wydaje niż zarabia, to prędzej czy później będzie miał kłopoty, tak? I dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, jaki jest faktyczny stan finansów państwa. Temu będą służyć audyty, one już są przeprowadzane i za chwilę pewnie dowiemy się, gdzie jeszcze PiS poukrywał tak zwane bomby, które należy zdetonować. No i przede wszystkim konsekwentnie realizować politykę rządu, realizować te zapowiedzi, o których Donald Tusk i liderzy koalicji 15 Października mówili w czasie kampanii wyborczej. Ten budżet na 2024 rok jest budżetem dla ludzi. No to może już tak całkowicie na koniec po. Kilka zdań, po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund pan Wojciech bardzo. Ja wciąż proszę bardzo. apeluję o, o uczciwą rozmowę. Naprawdę nie znoszę hipokryzji, jeżeli pan poseł, tutaj reprezentując stronę dziś rządową, która już rządziła w historii i szanowni państwo, nie dajcie się nabrać na tego typu argumenty. To właśnie tamten rząd doprowadził do krytycznego zadłużenia, które jest progiem konstytucyjnym 60%. Prawo i Sprawiedliwość nawet nie zbliżyło się do, do tego typu deficytów i zostało. Zostawiło budżet w doskonałej kondycji, która pozwala. No życzę tego, abyście nie wrócili do tych praktyk, które pamiętamy z poprzedniego rządu, które doprowadziły do fatalnych, fatalnego stanu finansów publicznych. Tego wam szczerze życzę, bo naprawdę Polacy na to zasługują. Choć przypominam, że no należy bardzo mocno wątpić, znając już politykę Donalda Tuska sprzed lat. I ostatnia wypowiedź pan poseł. Fakty... Proszę bardzo, w 2015 roku zadłużenie państwa polskiego wynosiło około 900 miliardów złotych, dzisiaj wynosi prawie 2 biliony złotych. W 2015 roku mieliśmy naprawdę bardzo wysoki poziom inwestycji, dzisiaj mamy jeden z najmniejszych. Do tego katastrofa demograficzna, do tego fatalne, mówiąc delikatnie, dyplomatyczne relacje z sąsiadami, a przede wszystkim z Komisją Europejską, zablokowanie na prawie 3 lata środków, z Krajowego Planu Odbudowy. Za to konsekwencje poniesiecie, bo to było działanie wbrew. Polskiej racji stanu. Środki unijne, gigantyczne pieniądze, na które czekają polscy przedsiębiorcy, polscy rolnicy, polskie samorządy, Polki i Polacy. I dobra wiadomość. Dzięki działaniom rządu Donalda Tuska te środki zostały odblokowane. Za kilka miesięcy poczujemy je realnie również na poziomie regionalnym. I czy tak będzie będziemy sprawdzać na pewno jeszcze niejednokrotnie będziemy na ten temat dyskutować ponownie tak samo jak w przypadku obietnic, których w tym budżecie nie Udało się zapisać, jak pan zapowiadał w przyszłym, być może. W ich będzie lepiej i na pewno będziemy to sprawdzać. A za dziś już bardzo dziękuję. Tomasz Kostuś, poseł Koalicji o Obywatelskiej, był z nami. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. I radny Wojciech Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Daniel Klimczak, dziękuję również. Do usłyszenia. Cała rozmowa na radio.opole.pl